Najciekawsi zawodnicy w Ekstraklasie. Dominik Marczuk, Jagiellonia Białystok. Początek tego sezonu z pewnością należy do urodzonego w 2003 roku prawego obrońcy z Międzyrzeca Podlaskiego. Marczuk jak na razie w 10 meczach zaliczył 5 asyst i dorzucił 2 gole. Do Jagiellonii trafił ze Stali Rzeszów, gdzie świetnie rozwinął się pod skrzydłami obecnego trenera Widzewa Łódź Daniela Myśliwca. Już w drugiej lidze komentowałem jego spotkania i wtedy dał się poznać jako ogromny talent. Motoryka, dośrodkowanie, nieustępliwość i dobra technika to cechuje Marcziego, a gdy dodamy do tego wieczne problemy w Polsce z obsadą prawej obrony, rośnie nam poważny kandydat do kadry narodowej. W tej już gra, ale jak na razie w U20, lecz Michał Probierz ma przecież doskonałe rozeznanie w Białymstoku, więc wydaje się, że tylko kwestią czasu jest powołanie Marczuka do pierwszej reprezentacji. Trzymamy mocno kciuki za rozwój Dominika. Są jacyś inni ciekawi gracze w Ekstraklasie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.